Cała ziemia jest stołem, na którym opatrzność dla stworzeń przygotowała ucztę. Wszystkie prace, niepokoje i nadzieje i wszystkie dusze ludzkie krążyły koło jednego celu – utrzymania bytu. Z tej samej przyczyny, odpoczywając po robocie, ludzie narzekali zimą, że mało leży śniegu na życie, albo troszczyli się, skąd wziąć paszę dla bydła. Z tej przyczyny w maju prosili Boga o deszcz, a w końcu czerwca o pogodę. Nie wiedzieli jednak, że pewnej wiosny lat 80. przyjdzie jeszcze zmierzyć się z nieznanym kataklizmem, który już wkrótce miał się im objawić. Trzeba rozwieszać. Studnia całkiem wyschnie. Co będzie latem? Zostaw to. Weź tobołek. Tato Lu, a jak woda płynie, to co ona gada? Stasiek, Stasiek. Woda nic, no płynie. Ptaki fruwają, trawa rośnie. Chłop jest na to, co wyrobił. Mam pismo do wójta w sprawie, no, urzędowej. Przywiozłem dla was dobre wieści. To i trudu człowiek nie żałuje. Jedź, Jaśku, do Żyda. I przynieś panu Wachmistrzowi coś na ząb, bo schodzę zmęczony. I żeby było czym popić. Teraz wam powiem, że to jest napisane względem budowy drogi żelaznej,
że pierw miernicy przyjadą i grunt wytyczą. To po naszemu geometrii. Ponoć dwóch takich obcych jeździło tu na bryczce. Tak. I mnie o tym już donieśli. Tylko, że to Niemcy, co się tu kręcą względem kupna ziemi. To Niemcy tutaj? A na co nam one, kiedy dla chłopa ziemi nie starcza? Jeśli prawda, pójdzie. Ziemia jak nic pójdzie w cenę. Nie można już odkładać, paniczu. Ziemia nie może czekać. Na tej włóce dobrze byłoby posadzić kartofle. Korzelnia miałaby co robić. To posadź. Henryku! Henryku, zaczekaj chwilę. Mój poczciwy Macieju, rób jak uważasz. Przecież ty zawsze byłeś tu rządcą. Czeka tutaj twój chłop z dziećmi. Obiecałem, że wydzierżawisz mu łąkę. Chodzi o jakiś kawałek nad rzeczką. Zrób to dla mnie. Jeżeli ci na tym zależy, drogi szwagrze. Hej, obywatelu! Śmiało! A, ślimak. Tak też się i domyślałem. Chcesz, abym tę łąkę wypuścił w arendę? Ośmielam się prosić. Te dwie morgi nad rzeką. I żeby choć te 3 ruble opuścić. Józefie, to pewnie twoja żona kazała, żebyś się targował. Zawsze się ta, jaśnie pan, zmiłują. Dobrze. Wypuszczę ci łąkę za 17 rubli. Albo poczekaj, poczekaj. Zamiast wydzierżawiać, sprzedam ci te 2 morgi łąk. Sprzedam ci taniej niż inny. Zyskasz na tym, no, na czysto powiedzmy jakieś 40 rubli. Ale musisz zdecydować się od razu, nie pytając żony. Nijak tak, bez jak. Obywatelu, zgadzajcie się. Przecież to wspaniały interes. Kupować bez żony, jaśnie panie, to się nie godzi. Że to one. Jędrek, Miarku i Noczy mierzą na rozdawanie gruntów. Dobrze, że mnie kupił one łąki. A jak nie rozdadzą? Thank you.
nich wszystkich. Może nawet lepiej niż im się wydaje. Na pewno pomogę, panie Hirschgold. Uczciwie mówię, dam dobrze zarobić. Tyle, że muszę wiedzieć, co się dzieje we dworze. Dziękuję. Dziękuję. Nie można się przyzwyczajać do dobrego. No. Więc pan dziedzic sprzedaje dwór. To ja chcę kupić. To my, panie Szacman, go kupimy i to szybko. O wszystkim, co we dworze, doniosę. Popatrz, mój synu, na te pszczoły. Bóg je najbardziej umiłował ze wszystkich owadów, bo w ulu widać porządek tego świata. Najważniejsza jest królowa, jej podporządkowane są robotnice, ale są i trudnie, mój synku, są. Mojego jędrka tak pszczoły raz pocięły, że na ślipia nie mógł patrzeć. To zdrowo. Słyszałem, że to ty skupujesz w całej wsi prowiant dla mierniczych. O, prawda. Ino, że mi Żyd przez to wstręty robi. Nie dziwnego, bo go zarobku pozbawiasz, a? A? Uważaj na Żyda, ślimak, bo on ci tego nie daruje. No to zabieraj garniec i idź z Bogiem. 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 Aha! A Żyda! Nie bój się. Agna, siadaj teraz w pierwszej ławce. Wyjści. Stońcie, gospodarzu. Gdzie mnie z wami do kościoła? I oby wam tylko wstydu narobił. Masz 6 rubli zasługi, żeby ludzie nie gadali. Kup se buty. Czemu nie ma postawy krótkiej? On je już postawił, bo u bogatego gospodarza służy. Tyle, że jego pan biednym Żydkom chleb odbiera. No, kiedy wam z gospodarzem pieniądz tak letko przychodzi, to je po częstunku nie żałuj. Obaczysz, jak kolej u was będzie, to i miastowi chętnie najrzą. I opowiedzą, co w świecie słychać. A i ty w świat wyruszysz. Cośka, ty lepiej idź do chałupy. A tyś weź ją, myślą, że miała dna.
jam ci światu nie związała, zawiązał ci go ksiądz. Ja cię tylko pokochała, a ty mnie musiał wziąć. Ja cię tylko pokochała. Ale, bracie, masz narzeczoną? Prędsza niż jaka luftmaszyna. I trąbi nie zgorzej. No pij, bracie, kiedy się postawił. Twoje pole! Martowic! Gospodarzu! Czy to wasza ziemia? Jości, moja! Śliczna okolica! Bardzo śliczna! A ta górka z tym drzewem! Wasza, gospodarzu! Moja! A czyja by miała być? Śliczna górka, gospodarzu! Śliczna! Co to za ludzie? Tatulu? Musi to Niemce. Tacy dziwni? Niemce już takie są. Przyjdzie jeden, to inne za nim ciągną jak mrówki do miodu. To oni... I do nas przyjdą? Dworscy do miasta jeździli i powiadają, że chmara Niemców na wozach jechała. Obdarte jak dziady, zarośnięte. Widać, Pan Bóg ich tak pokarał, że muszą jechać jak cygany. Słyszycie? Zmarnuje się. Chłop to nie da rady. Zośka opętaną udawała, jak to jeszcze u nas służyła. Ale bachora podrzucić umiała. A wy, gospodyni, będzie ta karmić, taką znajdę. Maciek ją karmi. Niech on jej daje jeść, kiedy ją przyniósł. Bogacz. 6 rubli przepił w karczmie. Wysługę za całe pół roku. Będzie taki bogaty, jak pies rogaty. I was? Nasze bogactwo w oczy kole? O, w okopie cię ciągle koło chałupy, jakbyście złota szukali. Gospodarzu, dajcie mi trochę gorzałki. To wam powiem, że dziedzic cały folwark przedaje. Bajki. Niech ja skonam, jakem zełgała. Przynieś jej wódki. A to w karczmie co najbogatsi się zebrali i radzą, żeby od dziedzica folwark kupić. Nawet i Niemcy się kręcą za ziemią. Jakże to tak mogą bez ciebie radzić? Józek? Ty też przecie bogacz. A cicho bądź. A to bez was chcą. Grzyb najwięcej zawzięty. A wszystkich josel podbechtuje. Powiada, żeście się na handlu cielnie dorobili. Ludzi ukrzywdziliście. A to chuj, ta jeżyt.
Jak się co dowiem w karczmie, to przylecę. Nie zgorszą macie gorzałkę, gospodarzu. Potem to już szła ich ciżba wielgo. Z giwerami, szabliskami. A my ot tam dalej stoimy na tej górce. Panowie szlachta z fuzjami. No i my z kosami. Dopiero ruskie jak wyciągnęły harmaty, zaczęły strzelać. A koniec świata. A ja to jeszcze pamiętam, że mnie coś w nogi jakby ugryzło. Szrapnel jakiś czy co. I wtedy słabość okrutną całkiem mnie zmogła. Zabierz te studnie, a łąki nie pilnujesz. Idź prosto do dworu. Obłap dziedzica za nogi, to nam przeda łąkę, jak mówił przody. Powoli, do wieczora daleko. Ty nie patrz wieczoraj na łąki. Magda, przynieś krzynkę mleka w skorupie. Daj, znajdzie. Suka z tej Zośki nie matka. Suka. Jakie pan daje gwarancje? Pan się pytasz o gwarancję. Moje słowo pewniejsze niż weksel. Panie Hammer, ja mam też weksle krewnych dziedzica z Białki. To pan straci. Niech pan będzie tylko taki zdrowy, jak ja mam oblik. Ja sobie mogę nawet kupić pałac w Warszawie. A Białka jest już moja. Małom, to czemu pan jej dla nas nie kupujesz? Ja jestem kupiec, nie filantrop. Ja sprzedam Białkę tutejszym chłopom, bo oni się mniej targują. A ziemia tam będzie droga, tylko ja to wiem. Ja mam kontrakt budowy dystansu kolei. Ale pan podbijasz cenę. Pan nie może sprzedać Białki chłopom. No to kupujcie, po to przyjechałem. No to zaraz. Podpiszemy weksel. A poręczenie? W całości nie może być drożej. Jak po jakieś 45 rubli za morgę. Każdy złoży pieniądze u Josela. Josel zapisze? No i wtedy. Ale nie wcześniej jak po żniwach. Albo i po wykopkach. Zawsze tak bywało. Kto nas obdzieli? Niech będzie pochwalony. Niech będzie. Co to gospodarze piją? Harbat. Nalej daj mnie. Ino czarnej z arakiem. Chcę ta kupić folwark od dziedzica. Może wy, bo ma ta pieniądze. Ponoć na kurach zarabia ta więcej niż my na krowach. Za to wy zarabia ta najwięcej na ludziach. Ale wieś na tym korzysto. Jak num dziedzic sprzedo dwór, to ino dla całej gromady. A ja to co? Nie braliście wy nas do swoich interesów, to my i was nie dopuścimy do kupna. Po co się zawczasu swarzyć? Jeszcze dziedzic we wsi. Chodź, Makumie, Dodo.
Bez mnie nie kupi to. Co mają nie kupić? Ale Josel może was pogodzić z gromadą. I zgrzebam też. Nawet z nim. Jeśli na swoich gruntach postawicie chalupę mojemu szwagrowi. A kto mi zapłaci? No, Chaim będzie trzymał konie, będzie zarabiał przy kolei, to on potem zapłaci. Chcecie może co kupić? Nie. Pan Hirschgold mi przydaje cały dwór. Ksiądz dobrodziej kupił organy. Pan wójt kupił kanapę. A co ja wam tu mogę sprzedać? Powiedz tam mi lepiej, gdzie znajdę dziedzica. Już mam wniosek. O, pan dziedzic to teraz we Warszawie. A dworscy to w karczmie u Josela. Ale ja mam dla pana fajny towar. Nie ja ino względem łąki. Bez niej bydło całkiem zmarnieje. Łąki? To niech gospodarz idą do Niemców. Pan Hirschgold dla nich cały folwark kupił. Jak to? Moją łąkę? Gospodarzu, za 30 oddam. No dajcie chociaż 20. Dziesiątkę dajcie. Los, weiter. Los, hier. Hier. Hi, hi. Brrrr. Hi, hi. Wody. Dać wody. Magda, przynieś mleka w skorupie. Wy Niemcy, musi nie ma ta własnego kraju, jej przyjeżdża to do nas. Ojciec nie może iść, jest chory. To wy nie Niemcy? Po naszemu mówicie. Ojciec uczy dzieci. Niektóre z nas mieszkali już między waszymi. Wy dobre ludzie, musimy już jechać. Nasi kupili ziemię. To i jedziemy. Burmeister. Bóg wam zapłać. Dobry chłopak. Zuch. Józek, co one się tak łaszą jak psy? Ino, żeby nie zrobiły czego złego.
oczy sypiesz. Gospodarzu, o, Niemcy coś tam robią. Chwaby, co takiego? A jadą wozami. Wszyscy do nich gnają. W ludrach przyszli, a już gospodarzy udają. Miarkujesz ty, Maciek, jak one prędko robią? Przypatrz ty się, no, jak pospołu wszystko robią. Żaden nie zróżnuje. Musi wartki naród te szwaby. Ale paskudny. Po naszemu nie godają. Józek, weź się do jakiej roboty. Nic na byścięgiem kopał albo na tych chytli spozirą. A gdzie ta spozirą? Co mi tam, ale szwaby. Jak się zboże wymuci przedo, to siana se trochę dokupimy. Jak tak mówicie, gospodyni, to dalibyście coś mocniejszego do wypicia. Słońce do cna siły wyciągło. Jadą te pludry. A ino, jakby całkiem do nas. Wykrakałaś ich, czy co? No, gospodarzu, zboże nie sypie. Ziemia jalofa, głucha, same piachy. Dla nas zboża starczy. O, ale można kupić lepsze grunta. Nie będę szukał innych. Gospodarzu, sprzedajcie mi te grunta, a ja dobrze zapłacę. Nie chcę. To moja grunta. Po ojcach. Co go namawiać? Sam do nas przyjdzie. Nie dacie mi rady. A to się chytle na nas za jeden. Ty, parchu, mnie chciałeś ocyganić? Judaszu, gadałeś to Niemce,
stracą zadatek i ciebie nie są! A hamary bryczkami jeżdżą po polach! Te dziedzice jakie? Żydu, ze szwabami trzymasz! Gdzie są grunta dziedzica? Coś obiecał nam kupić! Pejsy ci powyrywam! Hamery podkupili! Nie, od cyganiły też! Wykurzę tych szczurów, Stella! Przyjechały na wozach, a będą uciekały na piechty! A ty, Szachaju, popamiętasz, coś narobił! Po co ten gniew, panie wójt? Niemiec długo nie posiedzi. Zwodzisz, Szachaju! Josel miałby zwodzić. Przy Niemcu nawet pies się nie pożywi. Żyd swoje będzie miał, z głodu nie umrze. Josel musi z wami zawsze trzymać. Musi chłopom pomagać. Josel myśli tak. Trzeba się wszystkim w kupę wziąć, żeby nic Niemcowi nie sprzedać, choćby nawet złotem płacił. To ty, parchu, chcesz wodzić gospodarzami niczym rata i wołami? Panie wójt, ja tylko dobrze razem. Co nie ma być zgody między nami? Co by razem Niemca wykurzyć? Jakby jemu kto co nie bądź sprzedał, to by z całą gromadą miał do czynienia. No. Ja sobie stawiam. No. Jasel stawia. A. Kupić gęsia, au? Und Schweine? Ja, ich kupić dużo, dużo Schweina. Józek, na co nam tyle prosiaków? On dobrze zapłaci. A może by wziął ciele? Ciela? Ich kupić ciela. Stasiek, Jędrek, prędzej, Magda, gdzie jesteś? Łapaj gęsi. Mało, jeszcze 2 ruble. Dwa ruble. Aber, was mam? Odwieźć. Tyle grosza nam wpadło. We dworze i w rok bym tyle nie zarobił. Głupie te Niemcy, czy co? A co ty myślisz, że one zawsze będą tak kupować? Nie one, to kolejniki. Nie pamiętasz, co Jometra gadał? A, to i od was Niemcy wszystko wykupują? Od wszystkich biorą te pogany. A wam co do tego? A Grzyb to gada, żeście się całkiem wychrzcili na Szwaba. Grzyb niech się z Żydem handluje. Naprawdę, że Bóg miłosierny. Ale zawsze Szwab to jest rzecz paskudna. Staszek, co ci to? Traktuwem
zabrałem mężczyzn. No, napijcie się i wy. Kupiliś, tato, i bierzcie. No to co, gospodarzu? Może i grunta nam sprzedacie? Jędrek! Jadzie do domu. I żebyś ta nie spasali krów na mojej lące. Mam łąkę w arendzie od dziedzica. My tu teraz, dziedzice. Tyliż ma drogi, chciało wam się jechać, aż ode Białki. Powiadali u nas, co u kolejników można nieźle zarobić. Ano może. Jak to ma furę, to nawet i ze 4 ruble. Musicie jechać tam dalej. Tam? Do pana rachmistrza, do tej budki. Ostańcie z Bogiem. Z Bogiem. Ośmielam się łaskawie. Czego chcecie? Czy panowie nie potrzebują krupów? Mam i sadło. Dobry człowieku, mamy swoich dostawców. Dopraszam się łaski. A furmanku, mógłbym co zarobić? Jedź tam. Pytaj o pana Hamera. To i Hamery tutaj. Znacie pana Fryca? Hehehe, to was weźmie. Ja! Konie. Czego chcecie? Mówili, co tu można zarobić furmanką. A, to ty! Nie masz tu co czekać. Konie zawalają drogę. Bek! Bek! I ja! Złe. Nic to. Pan Bóg dobrych ludzi nie ukrzywdzi. Od powietrza, chłodu, ognia i wojny zachowaj nas, Pan. Od nagłej, niespodziewanej śmierci. Zawodaj.
chleb całkiem rozmiękł, zobacz. Kury zjedzą. Te kury, kury. Józek, nie stój. Trzeba wylewać wodę. Pewnie to Niemcy. Musi. Piorun Niemcom naszkodował, co tak lamentują. Gospodarzu, oni coś i od nas chcą. A gdzie by ta co chcieli? No lećmy. Józek! Józef! Gdzieś ty się podział? Gospodarz poszli do Niemców. Do tych chytli? Co ty wygadujesz? Lepiej, stolica. On bez was zginął. Człowieku. Bez wasze śpiewanie z diabłem musi trzymać. Przecie my chrześcijanie, jak i wy. Bez was synek utonął. Nie utonął, na serce był chory. A być widziałem, że utonął. O nein, upadł do wody, bo wcześniej serce w nim ustało. My temu nie winni. Ostawcie nas, bakałażu. Takie krowy, no.
20 rubli na marne. Coś ty zrobił. Coś ty zrobił. A co? Bydlęta miały nam paść. Siana nie starczy i dla tych, co się ostały. Czy wszystko ma pójść na zatratę? Magda, gdzie jestem? Magda, rośniesz duża, patrzyła być się lepsza zapłata. No, skąd my ją mamy wziąć? A czego chcesz od dziewu? A to, żeby poszła do stryja i powiedziała, jaka u nas bieda. Żeśmy bydlem musieli żydom oddać. Czego ryczysz, głupia, czego ryczysz? Raz. Idziecie, gospodarzu? O, tak, do was. Sprzedalibyście siana. No a co zrobicie za rok? Lepiej sprzedaj mi swoje grunta. No ja dam 100 rubli za morga. No 150. Kupisz sobie gdzie indziej. 2 razy tyle ziemia. To jak, jakże to tak? Mam się stąd ruszyć. A Staszek, jakby mi tak drogę zastąpił, to co bym mu powiedział? On przez was utonął. Ty bacz, żebyś sam nie zginął. Choćby miał zginąć, a gruntu nie sprzedał. Sprzedasz, sprzedasz. Roku między nami nie wytrzymasz. Z ojcowizny nie ustąpię. Choćby przyszło paść. To zdechniesz! Ty, Farfruchta! A twój bękart niech się do nas nie pokazuje! Może to na nagwizd dać. I do bakalarza niech nie przychodzi! Ojciec głupi! Twój syn niech będzie głupi! Sameś głupi, ty pludrochu! Widzisz, ty... Ich kriege dich doch! Los, los, fang ihn, fang ihn! Halte dich!
warte, wir rechnen noch ab! Fluch der Pole! Hunde sollte man auf ihn hetzen! Was ist los? Woher kommt das Blut? Dieser Teufel! Schliemax, Schliemax Sohn! Er wollte mich töten! Das ist sehr gut. Er kommt ins Gefängnis. Ich habe jetzt Schliemax in meiner Gewalt. Hermann, fand die Pferde ein und zum Feldherrn. Haben wir dann seine Bescheinigung, so gehen wir zum Gericht, um ihn anzuklagen. Der Schliemax wird sehr teuer für das deutsche Blut bezahlen müssen. Er wird uns nicht entkommen. Zobaczysz, co Jędrka wsadzą do haryśtu jak nic. Głowy mu nie zdają. Zawsze się ludzie bili, ale nikogo do kryminału nie wsadzali. Może Niemiec kosztowniejszy od chłopa. A kto to bramę roztworzył? Może to ino wiatr. Ojciec, burek jakby zdechnięty. Maciek! Gdzie ty? Stołej, pijoku! O! O Jezu! Kunie! Gdzie są kunie? Gdzieś za podział kunie! Ty! Ładajcie! Święta ziemia nie nosiła. Ja kuń nie ruszałem. Nie wyprowadzałem stera. Chyba coś mi się stało. I co ja teraz zrobię bez kuni? Co zrobię? Co zrobię? Był tu kto? Był. Obcy i baba, niby żona onego, bo dalej nie spotkałem drugiego takiego chłopa, jak ja w sanie im naprawił. To oni dali takiego trunku, co go robią księża zakonnicy, bo jest mi wódka i lekarstwo, że całkiem... Bez kuni na oczy mi się nie pokaż! Jej znajdę. Idź stąd, bo ci się kierą, łeb rozwalę, ty... Jak my tę zimę przetrzymamy? To się opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa jemu.
Wyście ich znaleźli? Juści, przy nasypie drogi żelaznej. Zjawa myślę sobie, czy kto... Daleko zaszedł, nim zamarzł. Pierwszy to raz zdarzyło się w gminie, żeby tak zamarzli. A u kogo służył ten, no jak mu tam? Owczarz, panie wachmistrzu. A służył u ślimaka tego za wsią na górce. Znam, znam. A macie on syna? Andrzeja? Jusi, Jędzka. Człowieka okaleczył i wieprzka chciał skraść. Pójdzie do aresztu. Panie wachmistrzu. Niemce załgały jak psy. Napadły go, bo do ich dziewuchy chodził. I świetnie go obsmarowały, bez zemsty. Dojdziemy prawdy. No, nada jechać. Jakże tak, bez poczęstunku? No, prawda, zimno. Ludzie, patrzaj tam. Tyś to moja dziełka. Jak ona urosła. Zośka, coś ty, Zośka. Jezu, jak ona urosła. Siadać. Ja! 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 Potrobili ją. I co teraz chłop jest wart? Bez kuni. Byle ino ich zdybać. I kunie się znajdą. No kunie. Już czas. Jagna, nie marudź. Przecie Jędrek musi jechać do aresztu. Co ty czekają? Zadymka idzie. No to ja całkiem za nie mogli. Matko mnie, na co nam przyszło? Człowiek musi się nie dawać. Przeżył śmierć. Szła na nas. Kęgiem wam obczar w głowie. To nie dwa szybiny. Głupi był parowek i tyle. Hycle szwoby. Tak się na Jędrka zadzieli. Wiele mu ta nie zrobią. Ale go zamkną jak zwója jakiego. Nie. Posiedzi za fryca. Może z tydzień.
Chcesz jeść? Nalej sobie żuru. No i gdzie wy się teraz podziejecie? To ona was podpaliła. Już ci ona. Mata Ślimaku, podziękowanie za moją dziewulę! Wyk! Wyk! Herr gospodarz, byłem we wsi. Wasi nie będą wam pomóc. No i co wy teraz zrobicie w tym pustkowiu? Sprzedą. Wam sprzedą. Kupić? Ja będę kupić. Ja, chrześcijanin. No dam wam 70 rubli morga. Dawaliście przecie 150. Trzeba było brać.
No, nie martwcie się. Wezmę was do siebie, tak jak waszą żonę. A płacić za robota będę dużo co naszym parobkom. No tu już nie ma nic do roboty. Chodźmy. Nie. Yeah. Resztą zajmą się moi ludzie. To może ja nastawię samowar. Panie Szacman, czemu pana tak smutno? Jak ja przyjeżdżam, to pan się powinien cieszyć, a smucić. Niemcy. Powiem krótko. Przyjechałem nie po kolejną ratę, ale po całość pieniędzy od Hammerów. No, ty bądź zdrów i ja bądź zdrów. A czemuś ty dawniej nie sprzedał swoich gruntów? Chałupa mi się spaliła, no. To i sprzedaj. Wilhelm! O! Jezus, na heim! Wszyscy piją za twoją górkę. Widzisz? Silne postanowienie to wszystko. Ja powiedziałem sobie, że mój zięć musi mieć wiatrak. I Wilhelm będzie miał wiatrak. Bez silnego postanowienia człowiek jest jak młyn bez wody. Wiatrak nie potrzebuje wody. Ino górka. No, ty! Ty też! Ty! No, a jutro to renta! Józek! Józek! Chodźmy do nas. A ty tu co robisz? Przecież ty chora. Uciekaj. Uciekajmy. A gdzie pójdziemy w takim razie? Chata spalona. Ja nie chcę umierać jak komornica w cudzej izbie. Uciekajmy. Bój się Boga. Przecież ty chora. Cicho, Niemcy usłyszą. Chodź do naszego. Do naszego. Ty, Judaszu. Jak sprzedasz tę ziemię, to ja ci po śmierci spokoju nie dam. Z grobu wyjdę i oczy ci będę odmykała. A ty za życia będziesz jak upiór.
Ludzie będą od ciebie uciekać. No jak sprzedasz tę ziemię Niemcom? Nie sprzedam. Choćbyś miał zdechnąć na barwoku. Choćbym miał zdechnąć. Tak ci, Boże, dopomóż. I niewinna męka jego. Tak mi dopomóż, Bóg. Du, Dummkopf, warum hast du die Pferde eingespannt? Herr Knapp hat es befohlen. Halt! Such den Knapp auf! Das brauchst du nicht. Ich bin hier. Was hast du vor? Ich fahre fort. Ich lasse Helga deinen Wilhelm nicht heiraten. Warum? Es gibt keinen Hügel und so auch keine Windmühle. Kein Geschäft und keine Hochzeit. Aber dieser dumme polnische Bauer, er verkauft's! Ihr kennt die polnischen Bauern nicht. Mit ihnen kann man nicht gewinnen. Bier! Bier! Pichaj, Magda! Nie! Co ty trzeba bydło napoić? Hej, bracie, jesteś tam? Czego chcecie? Jutro waszego jędrka puszczą z Charyśko. No, pokrzepcie się ku mnie. No. Kumie, trzeba zdjąć. Niemcy wszystkim nam dojadły. Mordowały mnie, co bym grunta sprzedał. Ale nie sprzedałeś. Bóg uchował i moja Jagna. To była kobieta. Wtedy wszyscy ludzie na wsi okrutnie się na was zawzięli, że Niemcom wysługujecie, że niby grunta chcecie im przedać, ale jak Sobieska doniosła, to wasza Jagna pomarła, od razu wszyscy zmiękli. Pulvis es et in pulverem reverteris. Vivas in pace. Panie Boże Wszechmogący, ulituj się nad duszą zmarłej Agnieszki i przyjmij ją do Królestwa Niebieskiego i natchnij nas, jako natchnąłeś tę niewiastę woli wytrwania na ziemi ojców naszych.
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.